Weszliśmy w mecz fatalnie. Tutaj dzisiaj Piotrek Skiba nam nie pomógł. Przy pierwszej bramce, druga rykoszet, dwa stałe fragmenty, gdzie praktycznie analizowaliśmy to, ćwiczyliśmy i ustawienie muru i to, że takie uderzenia będą ze strony Forsella, bo to ma. No i chcieliśmy ten mecz rozpocząć w miarę spokojnie, w średnim pressingu, nie lecieć do przodu, no ale się okazało, że po kilku minutach trzeba było otwierać grę i tutaj budować granie w ataku pozycyjnym. Pierwsze minuty po tych straconych bramkach na pewno były takie niepewne, było widać, że zawodnicy przestali wierzyć, że potrafią grać w piłkę. A to tak naprawdę no, te bramki nie wynikały z gry, tylko ze stałych fragmentów. A im było dalej do końca tej pierwszej połowy było coraz lepiej, no ale myślę, że wstrząs w szatni spowodował, że znów uwierzyli. I wyszli na drugą połowę jak po swoje. Grali, uważam, bardzo dobrze. Czerwona kartka, taka powiem pomarańczowa, mogła być, mógł dać, mógł nie dać sędzia, oczywiście tutaj bardzo Łobodziński swoim doświadczeniem się wykazał bardzo mocno i tutaj troszkę to też podciągnął, no a w 10 też wiadomo, no w 10 nastawiliśmy się na obronę tego rezultatu, punkt na trudnym terenie, uważam, że przede wszystkim tutaj, no nie ma się, ja z tych pojedynczych punktów się nie cieszę, bo to jest chyba już nasz 11 remis, ale w okolicznościach, jakich został osiągnięty, no to szacunek dla zespołu za to, że się potrafią podnieść, ale cały czas ich namawiam, żeby od początku wierzyli w swoje umiejętności, bo one są naprawdę duże i nie wiem, czy ta sytuacja w naszym klubie też, to całe zamieszanie, że no tak ogólnie jesteśmy jako ci biedni postrzegani, to powoduje to, że oni też mają tą mniejszą wiarę we własne umiejętności. Staramy się cały czas ich mobilizować, cały czas oprócz tego, że rozmawiamy z nimi, to pokazujemy im te dobre momenty, a one naprawdę są, także tyle. Nie, no takiego meczu nie można, aczkolwiek remis zasłużony Stomilu i dobrze, żeśmy tylko zremisowali. Nie można, mecz trwa 90 minut, i nie można grać tylko 45 minut. Mecz trzeba przy takim układzie, który mieliśmy, żeśmy szybko dwie bramki strzelili, mieliśmy jeszcze dwie, trzy sytuacje. Trzeba było strzelić trzecią bramkę, tylko że na dobrą sprawę, tak między Bogiem a prawdą, mogliśmy ją strzelić, ale przy takim zespole dwie bramki, co nam się nie zdarza naszej obronie, żeby tracić. Nie jest to wina naszego bloku defensywnego, tylko za łatwo, żeśmy tracili piłki w środkowej strefie. Nasz cały blok, cała formacja ofensywna za łatwo traciła w prosty sposób piłki i z tego mieliśmy problem. Robiliśmy zmiany, próbowaliśmy nadać trochę dynamiki po wejściu na boisko dwóch skrzydłowych. Nie no, pełna brędza, druga połowa. Tak jak pierwsza połowa z Grudziądzem. Dobrze, że to nie są dwie czy trzy kolejki do końca. Ale nie, my nie mamy prawa. Nie mamy prawa. To już nie chodzi, że my nie odnosimy się do przeciwnika, ale taki scenariusz przy tych zawodnikach, i tu już nie chodzi tylko o moich, ale zespołach, które mają wystarczającą ilość punktów, żeby myśleć o awansie, to ja wiem, no można powiedzieć, że były remisy i Stomilu 2-2 i na wyjazdach, tak, zespołami, które też pretendują do awansu. Tam zremisowali bardzo dobrze, ale mnie nie interesują inne zespoły, mnie interesuje mój zespół. My nie mamy prawa. Nie mamy prawa w taki sposób dopuszczać przeciwnika do sytuacji bramkowych po takich stratach naszych zawodników zaawansowanych technicznie w środkowej strefie. I tyle.
Panie trenerze, co pan powiedział zawodnikom po meczu? No bo tak jak pan mówi, pierwsza połowa była dobra, ale druga to była katastrofa. Ale co mam panu powiedzieć? Powiedziałem im tylko to, żeby uważali pierwsze, to co sobie zawsze mówimy, pierwsze 10-7 minut w każdej fazie meczu. Są to cztery fazy. Jest to początek, końcówka pierwszej połowy, początek drugiej i końcówka meczu. I tyle. Mówię, zawodnicy odpowiedzialni, każdy powie, że nie, obrońcy zawalili, jak się traci bramkę. Nie, to nie jest czwórka, to nie jest nasze DNA, to nie jest nasz styl gry, żeby w tak łatwy sposób tracić, powiedziałbym, piłki w środku pola, w sposób, w pewnych nawet momentach, może nie do końca wymuszonych przez przeciwnika.